Lasa. Ja po pierwsze dziękuję Tomkowi Kuczynasa, który nam zwrócił uwagę, słusznie bardzo, że które zaprezentowały go błędy. No i można by parę słów przypomnienia, żebyśmy wiedzieli, co takiego stało się źle, bo to było wartościowo bardzo. Ten problem jest zdefiniowany w ten sposób, że mamy zbiór klauzul, w których zawsze są dwa literały. Musimy spełnić wszystkie klauzule, a w każdej klauzuli występują dwa literały. To są zmienne bądź ich zaprzeczenie. No i tam są właśnie dokładnie dwie rzeczy. No i teraz mamy rozwiązać następujący problem. Czy istnieje wartościowanie ze zmiennych prawdy i fałsz, takie, że wszystkie te klauzule będą spełnione. Czyli że ta formuła, która jest napisana, będzie spełniona. I co powiedzieliśmy? No mówiliśmy się, że będziemy sobie, jeśli będziemy wysyć program, to będziemy oznaczać przez zmienną xi, będziemy oznaczać jako numer 2i, a zaprzeczenie xi będziemy oznaczać jako 2i plus 1. Co jeszcze pokazaliśmy? Samo twierdzenie, które było na układzie i dowód tego twierdzenia był jeszcze poprawny. Bo twierdzenie mówi, że formuła jest spełniana, wtedy i tylko wtedy, gdy grafie wymuszeń nie istnieje. Nie jest jedna składowa zawierająca zarówno istnień oraz istnień zaprzeczenia. Co to był graf wymuszeń? Graf wymuszeń to był taki graf, że daną klauzulę w postaci x, i lub x, j zamienialiśmy sobie na dwie implikacje. Nie x implikuje x, j oraz nieprawda, że x, j implikuje x, j. No i mówiliśmy, że od wierzchołka odpowiadającemu zmiennej nieprawda, że x prowadzi grafem do xj. No i od wierzchołka odpowiadającego nieprawda, że xj prowadzi grafem do xj. To jest ten nasz graf wymuszeń. No i teraz jeśli w tym grafie w jakiejś innej strunie składowej istnieje x i xi zaprzeczenie, to znaczy, że xi wymusza xi zaprzeczenie, a xi zaprzeczenie wymusza xi. No to znaczy, że formuła jest sprzeczna. I było jasne, że jeśli formuła jest spełniana, to ten warunek jest spełniony, no ale w drugą stronę już musieliśmy udowodnić, czyli musieliśmy pokazać, że zawsze konstrukcję takiego wartościowania przy założeniu, że nie ma takiej silnej strony składowej, która zawierała zmienną jej zaprzeczenie. No i sama konstrukcja też była poprawna. Konstrukcja polegała na tym, że w naszym grafie wymuszeń znajdowaliśmy sobie silnie strunie składowe i one tworzą jakiś graf acykliczny skierowany. No i mówiliśmy, że to co będziemy robić, to będziemy brać silnie spójną składową, która jest najbardziej na prawo, czyli to jest taka silnie spójna składowa, z której nic nie wychodzi. Powiemy, że wszystkie te zmienne, które tutaj są, wszystkie te literały, które są zmienne bądź ich zaprzeczenia, że one wszystkie są prawdziwe. No w związku z tym zaprzeczenia tych będą fałszywe. No i zaznaczamy sobie wszystko, co z tego wynika. No i znów będziemy brali kolejną silnie spójną składową, która jest najbardziej na prawo i ją oznaczamy. I tak dalej. No i w ten sposób zawsze uda nam się skonstruować wartościowanie. Gdyby nam się nie udało, to znaczyłoby, że w jednej silnie spójnej składowej
wierzchołek VI oraz VI należy do różnych silnie spójnych składowych oraz jeśli istnieje ścieżka z VI do VI to VI ma większy numer osobowych. Numer osobowy to jest numer, który przydzielamy wierzchołkowi po wyjściu z procedury DFS. No i to jest nieprawda. Można powiedzieć, że to jest prawie prawda, ale to jest równoważne temu, że to jest nieprawda. Dlaczego to jest nieprawda? Bo jeśli mamy wierzchołek i jego silnie spójne składowe jest nietrywialne, czyli składa się więcej niż jednego wierzchołka, pani grafik nie wystarczy. I teraz to jest wierzchołek VI, a to jest wierzchołek VI. To i jeśli zaczniemy w tym wierzchołku, ujdziemy do tego wierzchołka, zdążymy go przetworzyć, bo z niego nic się już nie będzie działo, bo ten jest na stosie, czyli wrócimy. Ten będzie pierwszym przetworzonym wierzchołkiem, a ten będzie dopiero drugim. Czyli o pierwszym przetworzonym wierzchołku nie możemy powiedzieć nic. Czyli o wierzchołku, który ma najmniejszy numer post-order, nie wiemy, czy on leży w jakiejś niespójnej składowej, która jest najbardziej na lewo, najbardziej na prawo, nic o nim nie wiemy. I generalnie trzeba uważać sformułowania, które mówią, że jeśli bierzemy coś o najmniejszym numerze post-order. Co więcej, jeśli obejrzałem sobie kawałek wykładu, który prowadził Kuba, który był algorytm średniej spójnej składowej, i tam był też ten argument użyty. Tamten algorytm, który był prezentowany, jest poprawny, ja zaraz wzmocnię to założenie, które tutaj jest nam potrzebne. A może to jest argument, który powoduje, że czasem te długie tłumaczenia i długie dowody, na które chciałem przekonać, mają więcej sensu niż się na pierwszy rzut oka wydaje. To wydaje mi się mogło, że to można w ten sposób udowodnić, ale to jest niestety no dobrze, teraz jak wzmocnić to, co chcemy powiedzieć, żeby już nam wystarczyło. My chcemy zidentyfikować spójną składową, silnie spójną składową, która jest najbardziej naprawna. Niestety nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć prawdziwego zdania na temat tego, że wszystkie wierzchołki jakiejś silnie spójnej składowej są w jakiejś relacji ze wszystkimi innymi. Więc musimy wybrać jakiś wierzchołek z każdej silnej spójnej składowej i na nim możemy już wtedy coś powiedzieć o ich numerach postulatu. No to teraz co możemy powiedzieć? Załóżmy, że mamy dwie silnie spójne składowe. Także z jednej istnieje ścieżka do drugiej. Ale to są dwie różne silnie spójne składowe, czyli ścieżki powrotnej nie może być. No i teraz zastanówmy się, no musimy rozważyć dwa przypadki. Albo pierwszy odwiedzony przez DFS wierzchołek będzie należał tutaj, albo będzie należał tutaj. No to załóżmy, to jest A. No to pierwszy przypadek. Pierwszy, czyli prostszy. Załóżmy, że pierwszy wierzchołek, zaczynamy przeszukiwanie. Pierwszy wierzchołek spośród tych dwóch silnie spójnych składowych będzie w B. Pierwszy wierzchołek w B. To co się stanie, jeśli pierwszy wierzchołek będzie w B? Skoro w B z B nie da się dojść do A, a B jest silnie spójną składową, to z tego jednego wierzchołka jesteśmy w stanie obejrzeć całą tą silnie spójną składową. Potencjalnie zagłębiając się w kolejne wierzchołki. Ale zanim wyjdziemy z tego pierwszego wierzchołka, z tej silnie spójnej składowej, zdążymy obejrzeć wszystkie wierzchołki B. Zdążymy je obejrzeć, zdążymy je przetworzyć. Czyli zanim w ogóle dojdziemy do A, jeśli zaczęliśmy w B, to zanim dojdziemy do A, zdążymy sobie przetworzyć całą silnie spójną składową B. I w takim przypadku wszystkie numery post-order tutaj będą mniejsze niż wszystkie numery post-order tutaj.
W takim przypadku jesteśmy w stanie powiedzieć tak silne stwierdzenie, że wszystkie numery tutaj są mniejsze niż wszystkie numery tutaj. A w drugim przypadku, czyli jeśli zaczniemy tu, to niech VA będzie tym pierwszym wierzchołkiem. To co możemy teraz powiedzieć o VA? No, zanim przetworzymy VA, to zdążymy przetworzyć całą ziemię spinoskładową A, czyli VA będzie miał największy numer post-order spośród całej średniej spójnej składowej. No bo zanim to przetworzymy, musimy przetworzyć wszystkich jego sąsiadów, sąsiadów i tak dalej, czyli całą średnią spójną składową A na pewno zdążymy przetworzyć przed przetworzeniem wierzchołka VA, bo on był pierwszy. No ale tutaj również da się dojść, czyli to też będzie któryś sąsiad któregoś sąsiada. Czyli zanim przetworzymy VA, zdążymy przetworzyć wszystkie wierzchołki ze silnie spójnej składowej B. Czyli to zdanie, które teraz chcemy powiedzieć, które jest już prawdziwe, twierdzenie. Nie A, B. Będą różnymi silnie spójnymi składami. Oraz z A istnieje ścieżka do B. Co oznacza, że z jakiegoś wierzchołka z A istnieje ścieżka do B? Czy tak naprawdę ze wszystkich? Z A istnieje ścieżka do wszystkich z B. To w takim razie maksymalny numer post-order A jest mniejszy równy od maksymalnego, czy największego numer thank you.
musieliśmy znaleźć silnie spójną składową, z której nic nie wychodzi, czyli najbardziej prawą. To twierdzenie nie jest za bardzo użyteczne w kwestii znajdowania najbardziej prawej silnie spójnej składowej. Bo ono nam mówi, że jeśli weźmiemy maksymalny tu i maksymalny tu, to ten bardziej maksymalny, czyli po prostu większy, będzie bardziej na lewo. Czyli jedyne, do czego nam się przyda to twierdzenie, to jest to, że jeśli weźmiemy największy spośród wszystkich, to on będzie najbardziej na lewo. No, ale chcemy najbardziej na prawo. No to w tym celu możemy transponować graf. Bo jeśli transponujemy graf, no to w całym grafie, no silnie spójne składowe pozostają takie same po transponowaniu, no bo na nich były cykle, więc te cykle się odwracają. Pozostałe grafy udaje, no czyli ten dag tak naprawdę będzie skierowany w drugą stronę. Czyli jeśli chcemy znaleźć silnie spójną składową, która jest najbardziej na prawo, to jest to równoważne temu, żeby wziąć graf transponowany i znaleźć tą, która jest najbardziej na lewo. I to będzie ta sama silnie spójna składowa. No to teraz, żeby wziąć tą, która jest najbardziej na prawo, to tak jak mówię, transponujemy graf, wykonamy na nim przeszukiwanie w błąd i na podstawie znalezionych numerów post-order będziemy w stanie określić, który wierzchołek wybrać, żeby znaleźć się w silnie spójnej składowej, która jest najbardziej na lewo w grafie transponowanym, czyli najbardziej na prawo w grafie oryginalnym, czyli to, co tam nam się kontrolować. Dobrze. No to ja jeszcze coś przygotowałem, żeby nie było wątpliwości. Ja się potem pojawił w internecie, więc nie ma przeszukiwania go. Teraz znów sobie zawiążemy wszystkie wierzchołki, jak mówię, odwiedzone. No i teraz będziemy chcieli przejść po wierzchołkach w kolejności post-order tej, która tutaj nam się pojawiła, od tych, które mają największy numer post-order. Czyli będziemy szli od tyłu. Od wierzchołka, który miał najmniejszy numer post-order, do tego, który miał najmniejszy. Czyli od tego, który miał numer post-order 2n-1, do tego, który miał numer 0. No i teraz, jeśli on nie był jeszcze odwiedzany, czyli jeśli wierzchołek post-order i
będzie postkod i to jest ten wierzchołek, nie ma, że order i. Jeśli nie było odwiedzone, no to wtedy zaznaczamy, co musimy zmienić pozorą tego wierzchołka. No i to co na koniec zrobimy, to na koniec sprawdzamy, czy się udało. Czyli sprawdzamy, czy wszystkie indykacje są spełnione. Czyli przechodzimy się po wszystkich zmiennych. Przechodzimy po wszystkich krawędziach. Ja nazwę tą tablicę Invite. No i jeśli, kiedy jest źle, jeśli zmienne odpowiadające wierzchołkowi i ma wartość prawda oraz zmienna odpowiadająca tej, która jest indykowana, jest fałszywa, no to w sensie zwracamy te przeciwne uwagi, zwracamy te. Bo chcemy sprawdzić prawdziwe wszystkich implikacji. Implikacja jest fałszywa, jeśli poprzedniej implikacji jest prawdziwa, a następnie jest fałszywa. No i to robimy na sytuacji. No dobrze, i teraz w jaki sposób wykonać to przeszukiwanie w błąd w grafie odwróconym? No czy nie chcielibyśmy odwracać tego grafu? Jawnie. Można to oczywiście zrobić, ale żeby było prościej, to możemy zaobserwować, że w naszym grafie jest pewna sytuacja. Mianowicie, jeśli mieliśmy x i plus y, taką klauzulę, to zamienialiśmy ją na nieprawda, że x i plus y oraz nieprawda, że x i y. Co to oznacza? Jeśli z wierzchołka hałki już zobaczmy na tym sensie. Jeśli z wierzchołka x i zaprzeczenie istnieje prawda wierzchołka x i o, czyli jeśli jakaś krawędź wchodzi do wierzchołka x i o, to odpowiednia krawędź wychodzi z x i od zaprzeczenie do zaprzeczenia tego wierzchołka. Czyli w grafie transponowanym w GT mamy krawędź z x i do x i o. Wtedy tylko wtedy w G istnieje krawędź nieprawda, że jest ją nieprawda, że jest. Bo te krawędzie zawsze, każda klauzula generuje nam parę krawędzi. Jedna wchodzi do wierzchołka x i o, a druga wychodzi z x i od zaprzeczenia. Dzięki tej obserwacji, zamiast patrzeć na to, które wierzchołki wchodzą do danego wierzchołka, będziemy mogli spojrzeć na to, które wierzchołki wychodzą z jego zaprzeczenia. I to będzie bardzo ważne. No to teraz napiszę jak pierwsze dwa DFS-y. Najpierw ten DFS grafie odwróconym. Gracias.
chcielibyśmy dostać krawędzie, które wychodzą z X-a w grafie odwróconym. Czyli to są te same, które wychodzą z X zaprzeczenie, czyli X ksor 1 w oryginalnym grafie, z tym, że musimy jeszcze zaprzeczyć wynikowi w krawędzi. Czyli jeśli wierzchołek gwiazda ksor 1 nie był jeszcze odwiedzony,
No, honor jest taki, że trzeba bardzo uważać na ten, wszelkie obserwacje, szczególnie jeśli chodzi o te numery. I jeśli już chcemy zrobić jakiś dowód, to trzeba to zrobić. Bo to wierzenie, które tutaj jest, ono jest poprawne, aczkolwiek ono jest już bardziej skomplikowane od tego, które się pojawiło wcześniej. Czyli trzeba dla każdej silni wspólnej składowej wziąć wierzchołek o maksymalnym znaczy powtórzyć. To w tym miejscu zakończymy pierwszą część. To było naprawdę końcówka poprzedniego wykładu. Patrzymy sobie
nie została wdana do drzewa rozpinającego, no to musi istnieć ścieżka, która się składa z co najmniej dwóch krawędzi, która prowadzi od koła do połowy. No w każdym drzewie jest dokładnie jedna ścieżka, która prowadzi pomiędzy każdą krawędzią. No to ta ścieżka zaczyna się w koła i ona sobie jakoś chodzi po tym koło zero. W końcu musi się skoczyć do tej części. Potencjalnie może znów wrócić tutaj, może znów wrócić tutaj, nawet w końcu do trafi do połowy. To, co jest istotne, to jest, że żeby dojść z koła do połowy, musimy przejść przez trakty. No bo nie da się, jeśli chcemy zacząć w tej części, zastanowić w tej części, no to musimy użyć którejś spośród tych krawędzi. No to teraz weźmy dowolną spośród tych krawędzi. Weźmy na przykład pierwszą. Czyli zaczynamy od koła, chwilę sobie tutaj gdzieś chodzimy po tej naszej części i jest pierwszy moment, w którym przeskakujemy na drugą część. Niekoniecznie jeszcze do połowy, przeskakujemy do jakiegoś wierzchołka z prawej części. No to teraz ta krawędź, która jest krawędzią specjalną, dodamy tą krawędź, a usuniemy tą krawędź. Ta krawędź też należy do przekroju, a wiemy, że ta ma minimalną wagę, czyli która ma minimalną, w szczególności ma nie większą niż ta. Czyli dokonując takiej podmiany, otrzymujemy strukturę, której koszt się nie zmniejsza. No a teraz trzeba jeszcze powiedzieć, że to nadal jest drzewo. To jest drzewo, dlatego że jeśli spojrzymy na ścieżkę od VA do VB, to, co my robimy, to my dodajemy krawędź, uzyskujemy cykl i wycinamy jakąś krawędź. Z powrotem dostajemy ścieżkę, która rozpina nas dokładnie ten sam spir wierzchołków, który rozpinał przed chwilą, czyli nie może istnieć żaden spir wierzchołków. Dobrze, to jest pierwsza obserwacja. Ja jeszcze napiszę drugą obserwację, którą się wykorzystuje w innych algorytmach, ale ona nie będzie potrzebna, każdy będzie mógł sobie sam udowodnić. Druga obserwacja jest taka, że dla każdego cyklu grafiknie postaci singleton. Czyli każdy wierzchołek jest w swoim osobnym zbiorze.
oczywiście zna temat. W trzecim kroku bierzemy krawędzie po kolei, od najmniejszych do najcięższych, od najmniejszych do najcięższych, czyli na każdej krawędzi, na każdej krawędzi uchwał.
I to jest nasz nowy przedmiot. Tu mamy dwa wierzchołki, tu mamy elementów dwa wierzchołki. Znów bierzemy najważniejszą kartę z tego przedmiotu, czyli w profil znany z tej obserwacji. Najwyższa krawędź, no to jest najbliższa tej parze wierzchołków. Czyli dla każdego wierzchołka musimy znać minimum spośród tych odległości, bo to jest odległość tego wierzchołka od tego zbioru. I wierzchołki z tej części posortowane w ten sposób chcemy wyciągnąć ten, który jest najbliżej. No to jest analogiczne do algorytmu Dijkstry. W jaki sposób to będziemy robić? To znów kolejny krok. Dla każdego wierzchołka ustawiamy odległość na nieskończoność. Punkt drugi. Ustawiamy odległość wierzchołka startowego, obojętnie jakiego, na 0. Do kolejki sobie wrzucamy, mamy jakąś kolejkę Q. Najdalej sobie wrzucamy. Wrzucamy sobie ten wierzchołek startowy. Gdzie wierzchołki w kolejce są posortowane względem odległości. No i potem, dopóki kolejka nie jest pusta, co robimy? Bierzemy wierzchołek który jest najbliżej, czyli który jest najmniejszy i wyrzucamy go raz z kolejki. No i teraz dla każdej krawędzi wychodzącej z wierzchołka V
bardzo w krawędzi. Ale krawędzie są podzielone na grupy. I mamy K grup. K grup krawędzi. No i tych grup... O, nie będę już pisał wszystkiego. Czyli mamy z grubsza 2000 wierzchołków, z grubsza 2000 grup, ale może być aż na miliony krawędzi. I teraz każda krawędź ma swój koszt. I chcemy teraz dla każdej grupy chcemy policzyć koszt minimalnego drzewa rozpinającego, ale takiego, że wszystkie krawędzi z tej grupy mają koszt 0, a wszystkie te pozostałe mają taki koszt, jaki miały na początku. Czyli na przykład, co chcemy zrobić. Dla każdej grupy policz koszt. Nie tylko koszt, trzeba wyszyć, skąd spróbować wynik. MST w grafikie przy założeniu że krawędzie tej grupy są darmowe. Tak, czyli każda krawędź naszej grafy ma jakiś koszt ujemny. I teraz dla każdej grupy po kolei mówimy, że teraz te krawędzie są za darmo, a tamte krawędzie tak jak były, tak są nadal. No i mamy policzyć minimalne drzewo rozpinające. No i gdybyśmy chcieli zrobić to tak no, najbrutalniej, no to dla każdej grupy z osobna musielibyśmy przetworzyć m krawędzi, które może być o ten kwadrat, a tych grup jest o ten, to mielibyśmy rozwiązanie o ten do trzeciej. No to jest za wolno. Chcemy mieć szersze rozwiązanie. No ale spójrzmy sobie, co tak naprawdę się dzieje. Jeśli chcielibyśmy zastosować, zmodyfikować jakiś algorytm z tych grup, które nam zaprezentowane. Nie ma po prostu wziąć drzewa rozpinającego, już wyliczonego jakiegoś z tych algorytmów i po prostu poprawiać. To jest jedno z rozwiązań, tak. Myślę, że to jest. I tak możemy skleić te wierzchołki, znaczy te krawędzie znajdujące się w tym minimalnym drzewie rozpinające z krawędziami w tej grupie traktować do je jako, że te krawędzie mają zero. Tak, można wziąć minimalne drzewo rozpinające i jakoś poprawiać. To jest mniej więcej idea, która nam przyświeca, ale też można to trochę prościej sformułować, żeby było widać na tym, co się dzieje. Jeśli mamy ten algorytm pluskala, to co on robi? On sortuje sobie wszystkie krawędzie i jakoś niektóre odrzuca, niektóre wybiera. Czyli jeśli sobie on posortuje te wszystkie krawędzie, to są jakieś E1, E2, E3, E4, to co one są posortowane po koszcie, no to on mówi, że wybiera tą krawędź, tą krawędź, tą krawędź i w sumie tych krawędzi on sobie wybiera, będzie minus 1. Wziąć dla każdej grupy, te krawędzie z tej grupy przerzucić na sam początek i powiedzieć, że one mają koszt 0. No to zamiast ich przerzucać na sam początek, to możemy powiedzieć, że oprócz tych kopii, które tu są, przerzucimy też nowe kopie tańsze. Bo to, że tutaj będą występować te kopie o koszcie większym, no nie będzie przeszkadzało. Czyli bierzemy dokładnie tą kolejność krawędzi, które tutaj mieliśmy i dorzucamy sobie krawędzie tej grupy. Po czym mamy wszystkie te krawędzie w tej grupie? To są krawędzie tej grupy. Krawędzie grupy. No i teraz zastanówmy się, co się będzie działo z tymi krawędziami, które tutaj są. Jeśli mamy jakąś krawędź, która nie była wybrana w pierwszym przebiegu, czyli przy liczeniu minimalnego drzewa rozpinającego, to czy ona może zostać wybrana, jak może mieć krawędzie na początku? No nie może, no bo nasz algorytm, który tutaj jest, no to on sobie bierze każdą krawędź po kolei i jeśli może coś stanieć, to scala.
no to te krawędzie, które tutaj są, one mogą jedynie sprawić, że któreś krawędzie z tych, które tu realizują, będą niepotrzebne. Te wierzchołki będą już całe na jednym kawałku. Ale to nie może spowodować, że krawędź, która nie była wybrana, nagle stanie się wybrana. Bo to by znaczyło, że te wierzchołki, które tutaj były w jednym zbiorze, one tutaj nagle są w dwóch różnych zbiorach. A te wierzchołki powodują, że tylko te zbiory się ze sobą skleja. Nic tutaj się nie może więcej rozkleić. To oznacza, że te wszystkie pozostałe krawędzie można już razem dobrze wyjaśnić. I teraz dla każdej grupy policzymy sobie minimalne żeby rozpinające, biorąc jako zbiór krawędzi po prostu krawędzie tej grupy z kosztem 0 i wszystkie te krawędzie z minimalnego żeby rozpinającego. No ile ich jest? Tych krawędzi jest n minus 1, ich może być potencjalnie dużo. Ale dla każdej każda krawędź się pojawia w dokładnie innej grupie. Czyli koszt całego rozwiązania to będzie od n plus k razy n. No i tutaj jakiś moment, który jest potrzebny na sortowanie. Zresztą tego momentu. No, jasne. Tak, czyli dla każdej grupy mówimy, że te krawędzie, bierzemy wszystkie krawędzie z tej grupy i krawędzie drzewa rozpinającego, tak? Taśma? No, kończy się, minuta jeszcze. Dobrze. To jest właśnie rozwiązanie zainteresowania, to możemy przerwać. Dobrze. No to teraz przejdziemy do ostatniej części. I ostatnia część to będą mosty. Punkty artykulacji. I dwuspójne prawo. Thank you.
No i teraz narysujemy sobie jakiś prosty przykład. To jest prawie prawda. To oznacza, że jest nieprawda, ale autor chodzi już w dobrą stronę. Bo przypadek, w którym to nie działa, to jest taki, że ten jeden z tych końców to jest po prostu wierzchołek o stopniu 1 i on nie ma co rozpójnić. Czyli mamy jakiś graf i tu jest jakikolwiek wierzchołek o stopniu 1, no w oczywisty sposób to jest most, no bo usunięcie tej prawie rozpójnia to od tego wierzchołka, ale to nie jest punkt artykulacji, gdyż usunięcie tego wierzchołka nie powoduje niczego z tego tej części. Punkt B. Prawda, krawędź mam do punktu artykulacji jest mostem. To dużo właśnie nie może to stanowić, ale też nie jest jakoś straszne. No bo znów sobie wykorzystamy te wierzchołki stopnia 1. Dobrze, po co są wierzchołki stopnia 1? Wierzchołki stopnia 1 są po to, żeby ten punkt był punktem artykulacji i żeby ten punkt był punktem artykulacji. No bo jeśli usuniemy ten wierzchołek, no to rozpłynimy to od reszty, a jak usuniemy ten wierzchołek, to rozpłynimy to od reszty. No, tak naprawdę może dwa punkty artykulacji, a mostem nie jest. No bo nie powoduje niczego złego. No to koniec. To były dwie nieprawdziwe informacje. Teraz przypomnienie. Ważna rzecz, która nie jest grafana, to jest, że będziemy używać algorytmu przeszukiwania w błąd, czyli DNS-a. I własność DNS-a, która jest nam bardzo potrzebna, to jest, że w przeszukiwaniu może w drzewie DFS, no, w drzewie DFS nie ma sprawnych krawędzi. Myślę, że każda krawędź łączy jakiegoś przodka z jakimś słowem. No, wierzchoły jest w jednym jego słowem. Tak, mamy sobie tą szczerbką. No to mimo, że taki termin nie wystąpił. Wystąpił jedynie. Tak. Dobrze. No to teraz kolejna operacja, która nam pozwala. Chcemy znaleźć mosty i punkty artykulacji. Chcemy sobie jak to oznaczyć. No to zaczynamy od mostu. No to obserwacja pierwsza. Krawędź niedrzewowa. Jak będę mówił krawędź drzewowa i niedrzewowa, wszystko się odnosi do drzewa DNS. Krawędź niedrzewowa nie jest mocna. No to jest jasne, bo po usunięciu tej krawędzi nadal mamy drzewo DNS, które jest jakimś drzewem rozpinającym, więc to nie mógł być most. Obserwacja druga. Dobrze. Jeśli teraz mamy drzewo przeszukiwania, no to teraz coś mi tutaj jest jeszcze wiele innych rzeczy, które na jakimś polu drzewa przeszukiwania. I teraz ktoś nas pyta, czy ta krawędź jest mostem. Co się stanie po usunięciu tej krawędzi? No na pewno ten kawałek będzie nadal spójny. No mamy tą część pod drzewem, która nadal spina całą część. Ta część też pozostanie spójna. No bo tutaj mamy tą część pod drzewa. Czyli w najgorszym przypadku dostaniemy dwie spójne składowe po usunięciu tej krawędzi. A kiedy dostaniemy jedną, a kiedy dwie? No, żeby ten grafik nadal został spójny, to z tej części musi istnieć jakaś krawędź poza tą, która prowadzi do tej części. Drzewo, o którym mówimy, jest drzewem DFS, czyli z tych wierzchołków, które tutaj są, krawędzie mogą prowadzić jedynie do wierzchołków na ścieżce do korzenia, bo inne krawędzie
istnieje krawędź stąd, gdzieś tutaj sobie z tego pod drzewa, która przeskakuje tą krawędź i idzie gdzieś do tego. Czyli da się przeskoczyć tą krawędź. To jest to kryterium, którego szukamy. Czy da się przeskoczyć tą krawędź, czy nie? No i w tym celu definiujemy sobie funkcję lodu. Jak to robimy? Przez numer V, no to jest numer, żeby to był most,
to nie może dać się przeskoczyć tej krawędzi. Co tłumacząc to na język tej wartości funkcji low, oznacza, że uchwał jest mostem, wtedy i tylko wtedy, gdy są uchwały drogowe oraz to są zakłady, że uchwał jest drogowa i uchwał jest niższy niż on. Oraz low od wierzchołka V jest ostro większy od numeru wierzchołka V. Czyli z tego wierzchołka nie da się dojść powyżej niego samego. Dlatego to jest ostro. Bo gdybyśmy tu dopuścili nieostrą, to znaczyłoby, że da się wskoczyć tu. Czyli mogłoby istnieć jakaś krawędź, która idzie tu, do wierzchołka. Dlatego oznaczało, że po wymazaniu tej krawędzi cały czas istnieje właśnie krawędzi. Czyli co najwyżej krawędzie to jest dom, może dochodzić do wierzchołka. Dobrze. No to mamy już kryterium na bycie mostem, kryterium na kontrakulację. Ale tu jest szczególny przypadek niestety, na który trzeba często zwracać uwagę. No i teraz punkt artykulacji. No, niestety osobny przypadek jest zagorzenie. Pierwszy przypadek to mamy korzeń. Zagorzenie nie możemy stosować argumentów tych, które zbierze, dlatego że argumenty, które zazwyczaj będziemy stosować, to jest, bierzemy sobie wierzchoły, patrzymy sobie na to, co jest nad nim, na to, co jest w pewnym sensie pod nim. I mówimy, że usunięcie tego wierzchołka będzie powodowało rozsłonięcie grafu, gdyż z dołu nie będzie się dało dojść do góry. Dla korzenia nie ma góry, więc no, z nim można w ten sposób rozumować. Dlatego też dla korzenia kryterium jest bardzo proste. Kryterium jest, że korzeń jest punktem artykulacji wtedy i tylko wtedy, gdy ma co najmniej dwóch. No i dlaczego tak jest? Jeśli ma jednego syna, to oczywiście nie jest punktem artykulacji, bo nic się nie dzieje po usunięciu korzenia. A jeśli ma dwóch, co najmniej dwóch synów, no to znaczy, że po usunięciu tego wierzchołka nie da się dojść stąd w tu, dlatego że to by oznaczało, że istnieje jakaś krawędź z kością, a krawędzi z kością nie ma. Znaczy, korzenie jest punktem artykulacji, wtedy tylko wtedy, gdy ma co najmniej dwóch.
No to oznacza, że teraz V jest punktem artykulacji. Wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego syna u w drzewie, tam było bardzo słabo, no trudno. To trzeba to się wygląda, czyli u jest punkt artykulacji, gdy dla każdego syna V, czyli V jest niżej, co musi zapłacić? Dla każdego syna musi dać się przeskoczyć ten wierzchołek. Czyli jeśli tu mamy wierzchołek V, to low musi pozwalać nam nie tylko doskoczyć do U, ale jeszcze wyżej, czyli do czegoś o jeszcze mniejszym numerze niż U. Czyli wtedy musi zachodzić low. Nie jest punktem artykulacji, wtedy dla każdego syna da się skoczyć wyżej, czyli dla każdego syna V, low V jest mniejsze niż numer O. Czyli jeśli dla low V jest większe równe, no to wtedy mamy certyfikację. No i to jest pytanie. Czyli jedyne co trzeba zrobić, no to dla korzenia trzeba sprawdzić tenosyną. Dla pozostałych wierzchołków przejrzeć wszystkich synów i sprawdzić, jak się ma relacja tych funkcji. Jak jest na rzecz funkcji low? Nie będę nic opłatał, bo już można się tam wykłać dużo, jeszcze po prawej stronie, no ale tą funkcję low obliczamy podczas samego przeszukiwania błąd, no bo jeśli mamy. Jesteśmy sobie w naszym przeszukiwaniu, widzimy sobie, to są wierzchołki, które są na skosie naszego przeszukiwania błąd. Jeśli teraz poglądamy jakąś krawędź, jeśli ten wierzchołek nie był odwiedzony, to znaczy, że to jest nowa krawędź drzewowa. Skoro to jest nowa krawędź drzewowa, wywołujemy się rekurencyjnie z tego wierzchołka, liczymy funkcję low rekurencyjnie dla tego drzewa, no i funkcję low dla tego wierzchołka uaktualniamy na minimum z tego, co mieliśmy, no i tej funkcji z tego wierzchołka. No bo możemy chcieć pójść w dół, a stąd to już funkcja low jest wyliczona. Drugi przypadek, gdy zaglądamy do czegoś, co jest już odwiedzone, no to możemy albo zaglądać z wierzchołka wyżej do tego, który jest bliżej, albo odwrotnie. Nie opłaca nam się zaglądać niżej, bo funkcja low sama może sobie pójść krawędziami drzewowymi, więc taki przypadek jest nieciekawy. Natomiast jeśli patrzymy wyżej, no to funkcję low w tym wierzchołku próbujemy relaksować, czyli zmniejszyć z tego, co jest, do numeru tego wierzchołka. No bo to jest ten skok, który możemy zrobić. I to jest jedyne, co możemy robić. No i w ten sposób w biegu obliczamy tę funkcję low. No i ja na stronie internetowej zamieszczę kod, który znajduje punkty artykulacji mosty na podstawie tych obliczeń. Nie będę go teraz pisał, żeby już nie przeciągać, bo chciałbym już powiedzieć, że to jest składowe. Do jednej.
Czy to prosty test, który przechodzi przez każdy wierzchołek co najwyżej raz. Wtedy, tylko wtedy, gdy istnieje cykl prosty, który jest zawierany. Druga alternatywna definicja, z którą też można się spotkać, to jest, że dwie krawędzie należą do jednej wspólnej składowej, jeśli istnieją dwie rozłączne wierzchołkowe drogi łączące ich końce. Znaczy, to tak naprawdę oznacza, że istnieje cykl prosty, który się zawiera te dwie rzeczy. No ale w czasie tego rozwiązania jest zawsze, że musimy zrobić coś i znaleźć jakieś obiekty, między którymi istnieją dwie rozłączne drogi. I dwie rozłączne drogi to powinno być skojarzenie z pomocą instancji wspólnych składowych. Dobrze. Można sobie sprawdzić, nie będziemy tego robić, że zgodnie z tą definicją mamy relację, która jest relacją równoważności. Czyli dzieli nam zbiór krawędzi na klasę abstrakcji, które będziemy nazywali wspólnymi składowymi. Czemu to definiujemy na krawędziach, nie na wierzchołkach? No definiujemy to na krawędziach dlatego, że jeden wierzchołek może dotykać kilku dwuspójnych składowych. Czyli dwuspójna składowa to jest no, jakiś zbiór krawędzi, które są na jednym cyklu. Czyli jeśli na przykład mamy taki dach, mamy sobie
nie drzewową. Gdyby ta krawędź nie drzewowa, ona na pewno jest w tej samej klasie abstrakcji, czyli w tej samej pozycji składowej, co ta, ta i ta, bo one tworzą razem cykl. Znaczy one muszą być w jednej. To jest pierwsza obserwacja. Już to na trzecia pierwsza obserwacja, dzisiaj lepiej. Druga obserwacja jest taka, że krawędzie dla każdej wspólnej składowej, dla każdej wspólnej składowej, jej krawędzie drzewowe są spójne w projekcie formy. Co to oznacza? To znaczy, że jeśli spojrzymy sobie na daną dwuspójną składową, mamy zawieszone drzewo. No i teraz oznaczamy, że to jest ta, to jest ta, to jest ta. No to teraz ta obserwacja mówi, że te krawędzie muszą tworzyć spójny zbiór, czyli one muszą stworzyć jakieś poddrzewo. No w tym wypadku to nie jest spójne. Dlaczego tak musi być? Dlatego, że jeśli spojrzymy na jakiekolwiek dwie krawędzie drzewowe z tej samej dwuspójnej składowej, no to one są na jakimś cyklu prostym. No to jeśli będziemy sobie chodzić tym cyklem prostym po drzewie, no to albo będziemy szli krawędzią drzewową, no to nic nie możemy rozspójnie, tylko schodzimy jakimś spójnym kawałkiem, albo chodzimy krawędzią nie drzewową, ale to równie dobrze moglibyśmy na podstawie obserwacji pierwszej przejść sobie kilkoma krawędziami drzewowymi, które są w tej samej klasie abstrakcji, co ta nie drzewowa. W związku z tym, jak będziemy sobie chodzić gdzieś, no to musimy też poznaczać te krawędzie. Co to tak naprawdę oznacza? To oznacza, że całe drzewo możemy podzielić na takie klasy abstrakcji, które są tymi składowymi. I to jest na przykład pierwsza. Znów się bardzo przydało, ale to jest druga, to jest na przykład trzecia, to już numery nie są ważne. A to jest powiedzmy na przykład. No dobrze, ale ten rysunek też jest narysowany w ten sposób celowo, dlatego że jeśli mamy taki przypadek, czyli że krawędzie z tej samej dwuspójnej składowej się spotykają w jakimś wierzchołku, to znaczy, że ta dwuspójna składowa musi też wychodzić wyżej. To jest kolejna sytuacja trzecia. No, poza kolejną. No, w korzeniu to akurat. No, dla korzenia jest łatwiej, dla korzenia nie może. Jeśli korzeń ma więcej niż jednego syna, to nie może. Te dwie krawędzie muszą być w różnych dyskusjach składowych, dlatego że nie może mieć syn, który zawiera je obie, bo byśmy musieli mieć przeskoczyć pomiędzy potrzebami. No to co teraz, jaka jest trzecia obserwacja? Trzecia obserwacja, jeśli ma jeden, to ma skosy na wieku. Oraz UV1 i UV2 są w jednej dwuspójnej, to krawędź od Q do ojców Q też. Gdzie też znaczy, że też jest tej samej. Co to oznacza? Dlaczego tak jest? Jeśli
mały wierzchołek U. I on ma dwustępy. V1, V2. No i wiemy, że istnieje jakiś cykl prosty, który zawiera te dwie krawędzie. Czyli zawiera ten kawałek, no bo one są sąsiadne już z U, to musi się dać jakoś dojść z V1 do V2. No to mamy jakieś drzewotkowe w drugie, nie ma krawędzi skośnych, czyli nie da się przejść tędy, to oznacza, że musimy jakoś wyskoczyć do góry, żeby zejść do V2. No bo nie ma innej drogi. Musimy iść do góry. A skoro pójdziemy do góry, czyli przeskoczymy U, no to z obserwacji 1 zaznaczymy też krawędź dochodzącą do ojca. Nieznaczone, które należą do tej samej płynie składowej co.
Jeśli jest spełniony ten wątek, no to znaczy, że ona się kończy. Jeśli nie jest spełniony, to nic nie robimy i kończymy wywołanie rekurencyjne i ktoś wyżej, bo wycina wszystko i to zaznacza. A jeśli jest spełniony, to teraz mamy powrzucane te krawędzie na stos. Powrzucaliśmy drzewowe oraz te niedrzewowe. I one sobie leżą na stosie. Ale która krawędź na stosie jest najgłębiej spośród tych, które nas interesują? No, stosunkowo do siebie, że najgłębiej jest to, co wrzuciliśmy na samym początku. Pierwszą krawędzią tej całej dwuspójnej składowej, którą wrzuciliśmy na stos, jest ta. No bo od niej zaczęliśmy, byliśmy w tym wierzchołku, zeszliśmy w dół, to jest krawędź najniższa od jej dwuspójnej składowej i zaczynamy od tego, że ją wrzucamy na stos. To jest pierwsza operacja, którą mamy wypełnienie. Potem będziemy sobie wrzucać te krawędzie, potem będziemy wrzucać sobie te krawędzie niedrzewowe, ale idąc, patrząc już na nie do góry, czyli skoro patrzymy do góry, no to tam musiała być pierwsza. No to teraz, jeśli ten ładunek jest spełniony, to jedyne, co musimy zrobić, to sobie zdejmować te krawędzie z stosu po kolei. Zdejmujemy i robimy to tak długo, aż trafimy na moment, w którym na stosie będzie ta krawędź. Zdejmujemy wszystko do tej krawędzi włącznie i kończymy. I to jest cała dwuspójna składowa. Bo to, co jest pod spodem, no pod spodem oczywiście leżą wszystkie krawędzie na ścieżce do korzenia, bo one też są ułożone. No ale stwierdziliśmy, że one już nas nie interesują, dlatego że te wszystkie krawędzie, które są pod spodem, no to te krawędzie już są w innej dwuspójnej składowej, wszystkie te krawędzie drzewowe. Natomiast krawędzi. No to już. Czyli krawędzie, które są na ścieżce do korzenia, one są głębiej niż ta krawędź, a ten warunek jest spełniony, czyli one nie są nam potrzebne. Czyli to, co musimy zrobić, to po wywołaniu rekurencyjnym wrzucamy tam tą krawędź, wywołujemy się rekurencyjnie, sprawdzamy ten warunek i jeśli jest spełniony, to musimy odwinąć ze stosu całą dwuspójną składową. I to odwinięcie ze stosu polega na tym, że zdejmujemy wszystkie krawędzie, aż do natrafienia na tę krawędź. Ja teraz nie będę pisał zapisy tego kodu, bo już jest troszkę późno, ale zresztą nie jest jakieś bardzo wartościowe. Ja go za chwilę umieszczę na stronie, żeby każdy mógł sobie przeczytać. Więc zrobię to jeszcze dzisiaj, postaram się w ciągu godziny. Żeby ten kod był i żeby tam każdy mógł go sobie obejrzeć. Bo wydaje mi się, że najważniejsze, co tutaj jest, no to jest, żeby mieć jakąś intuicję, czemu to wszystko działa. No i w tym celu są potrzebne te obserwacje. Czyli pierwsza obserwacja, która mówi, że ta krawędź nie drzewowa jest w tej samej fazie abstrakcji, to krawędź drzewowa na ścieżce. Druga obserwacja, która mówi, że te dwuspójne składowe, te ich krawędzie drzewowe tworzą spójne kawałki, dzięki czemu w ogóle jest ten pomysł na odcinanie tych poddrzew, tak żeby mieć spójne kawałki drzewa. No ale potrzebna nam jest jeszcze ta trzecia, która mówi, że w jednym wierzchołku nigdy nie spotkają nam się dwie dwuspójne składowe, które są takie same. Czyli jeśli te dwie się kończą w tym miejscu, to one na pewno są różne. A jeśli są takie same, to znaczy, że one idą jeszcze w